swoim i Państwa imieniu przywitam Jurę Jansena. Dziękuję. Drodzy Państwo, witam również prezydenta miasta Opola Ryszarda Zebraczyńskiego. Ms. Potocka, thank you so much for this beautiful gesture. Szanowna Pani Dyrektor, serdecznie dziękuję za ten piękny gest i tą wspaniałą. Well, ladies and gentlemen, welcome to the 10th edition of World Press Photo here in Opole, at Gallery Sztuki Spolczesnej. A big thank you for the people who have always managed to organize it. Ms. Anna Potocka, Ms. Anna Czesla, of the Galleria Sztuki Spolczesnej, and to the local partners, Energia, Brotown Group, Euro Consulting, and the town and the city of Opole. And especially thanks to President Ryszard Zembaczyński and Vice President Arkadiusz Karlomijak. Nie potrzebny, ale ja mimo wszystko przetłumaczę. Szanowni Państwo, witamy na 10. edycji wystawy World Press Photo, którą po raz 10, jak Pani Dyrektor nadmieniła, mam okazję inaugurować tutaj w współczesnej Opole. Korzystając z okazji, chciałbym też wyrazić swoje podziękowania osobom, które od lat już przyczyniają się do tego, że ta wystawa może mieć tutaj miejsce. Mówię tutaj w pierwszej kolejności Pani Dyrektor. Chciałbym również podziękować Pani Annie Cieśli, a także lokalnym sponsorom, firmie Energia Pro i firmie Euro Consulting, jak również Urzędowi Miasta reprezentowanego przez prezydenta Zebraczyńskiego i pana wiceprezydenta Karłowiaka. As you all may know, World Press Photo's mission is to encourage excellent standards in photojournalism and promote free and unrestricted exchange of information. It is with great pleasure that in this anniversary year, World Press Photo has returned to Opole to show its people the finest in professional photography, unrestricted and uncensored. Jak Państwo pewnie się orientują, misją Fundacji World Press Photo jest promowanie najwyższych standardów dziennikarstwa prasowego oraz nieograniczonej wymiany informacji. W roku naszej 10. rocznicy tutaj w Opolu, tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny Państwo otwierają przed nami swoje podwoje i pozwalacie nam pokazać te jedne z najstaranniej wyselekcjonowanych zdjęć wykonanych przez profesjonalnych fotografów. Without these professional press photographers, who will uncover the truth in such a visually challenging and outstanding way and serve the purpose of democracy and open society? Kto inny, jeśli nie profesjonalni fotografcy, pozwalają nam odkryć prawdę w tak atrakcyjny wizualnie, a jednocześnie w wspaniały sposób, przyczyniając się tym samym do utrwalenia demokracji i otwartego społeczeństwa? Although photojournalism is currently encountering tough times, with an overall decrease of budget for photography in traditional media, like magazines and newspapers, there are also new opportunities. The future of photojournalism will namely lie in the hands of those who are able to embrace the power of the internet and digital technology and combine it with the unique strengths and values of traditional photojournalism. Today, visual journalists are working with a variety of media, mixing and separating for individual audiences and platforms. Pamiętając o tym, że dziennikarstwo prasowe w obecnej dobie przechodzi dosyć trudny okres, dosyć mocno redukowane są budżety na fotografię w tradycyjnych mediach, takich jak magazyny czy gazety, jednocześnie pojawiają się również nowe możliwości. Przyszłość dziennikarstwa prasowego będzie należała do tych profesjonalistów, którzy będą z jednej strony w stanie wykorzystać to, co niosą ze sobą najnowsze technologie, to, co daje internet,
a z drugiej strony będą w stanie połączyć to z unikalnym charakterem i wartością tradycyjnego fotodziennikarstwa. I to właśnie dzisiaj ci dziennikarze, którzy zajmują się przekazem wizualnym i wykorzystują bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju mediów, dostosowując je odpowiednio do widzów, do widowni, ale również do różnych platform, na których mogą swoje dzieła pokazywać. A good example is Tim Hetherington, a photographer who won Woodbridge Photo of the Year 2 years ago, with his photo of the soldier resting in Afghanistan. Apart from his photo, he also made a multimedia presentation and documentary film called Restrepo about U.S. with Sebastian Junger. The film won the documentary award at 2010 Sundance Film Festival and is now even nominated for an Academy Award. Dobrym przykładem tego typu połączenia różnego rodzaju mediów i platform jest to, co zrobił sprzed 2 lat amerykański fotograf Tim Hetherington, który 2 lata temu wygrał nadsyłając zdjęcie amerykańskiego żołnierza, który gdzieś tam głęboko w górach Afganistanu odpoczywa w kopie. Tenże fotograf, współpracując z Sebastianem Jungerem, stworzył na bazie tamtego reportażu również prezentację multimedialną, a także film dokumentalny o tytule Restrepo, o amerykańskich żołnierzach, którzy stacjonują na różnych posterunkach w Afganistanie. Dość powiedzieć, że właśnie ten film dokumentalny otrzymał nagrodę w kategorii filmu dokumentalnego na festiwalu filmowym Sundance, a także jest nominowany w swojej kategorii do Oscara. When it comes to photojournalism, quality is better than quantity. Compliments current tsunami of amateur imaging by giving context and meaning and by suggesting objectivity. To, co w dziennikarstwie prasowym jest ważne, to jakość, a nie ilość. Dziennikarstwo prasowe dopełnia pewnego rodzaju tsunami, czy też jak to woli, lawiny zdjęć amatorskich, które są szeroko dostępne i pokazywane. I to właśnie dziennikarstwo prasowe nadaje tej całej masie przekazu dodatkowego kontekstu i znaczenia, a jednocześnie pokazuje to w sposób obiektywny i niezależny. This year's Woodbridge Photo of the Year presents a great example. The post-election protests in Iran were widely reported through Twitter, mobile phones, video and SMS, blogs and Facebook accounts. However, Pietro Mastruzzo's image of the solemn cries of women from the rooftops in Tehran adds another voice to the cacophony of information. Another layer to the story. Direct reporting through millions of mobile phones serves as a new real-time data source for unfiltered, decontextualized information. The photojournalist adds context and provides the nuance that the masses cannot. Trzeba też pamiętać, że bezpośrednie przekazywanie informacji za pomocą tych wszystkich nowoczesnych mediów, typu właśnie telefony komórkowe, to źródło nieprzefiltrowanych i pozbawionych kontekstu danych. Natomiast to właśnie dziennikarstwo prasowe temu wszystkiemu nadaje szersze rady. Mówią same za siebie. Proponowałbym, aby Państwo zamiast słuchać tego, co ja mam tutaj do powiedzenia, po prostu pochodzili sobie po galerii, popatrzyli na te zdjęcia, chwilę się nad nimi zastanowili. Życzę wszystkim udanego wieczoru, miłych wrażeń i mam nadzieję, że zobaczymy się znowu. Dziękuję. Jesteśmy coraz bardziej wstrząśnieni, coraz bardziej nas to wszystko dotyka. Świat jest nasz. I osłoną tego wszystkiego jest tylko to, że dzięki generacji WordPress Photo przez wiele tygodni, miesięcy, z tysięcy zdjęć wybierano to, co mamy dzisiaj na wystawie. Ale patrząc na to wszystko, można zgłosić
tragiczny postulat. Postulat taki, że podobnie jak kiedyś dzikie zwierzęta zamykano w klatkach, żeby się nie pożerały, tak dzisiaj współczesnego człowieka trzeba zamknąć w klatce, żeby nie pożerał drugiego człowieka. A dzikie zwierzęta powinny nas pilnować, żebyśmy w tych klatkach siedzieli. Chciałbym podnieść się tymi prostymi słowami do wymowy artystycznej, intelektualnej, do krzyku, który wyraża ta wystawa. Jesteśmy narodem, który zrodził solidarność. Solidarność, która była pięknym, idealistycznym ruchem i miała wymiar międzynarodowy. Myślę, że uczucia solidarności, które rodzą się przy oglądaniu tej wystawy, są zupełnie innej natury. Życzę wspaniałych wrażeń i mocnych.